Siemanko, spotyka się ostatnio więcej cheaterów TPD? Bo ja osobiście tak. Tylko głównie subtelnych cheaterów. Cheaterów, którzy właśnie są tacy cisi, którzy dają sobie troszkę speeda, jakiś wallhack. Jakieś takie, co właśnie po prostu trudniej wykryć, nie latają po mapie TC. Jednak faktycznie coś sobie tam lekko bufują. W pierwszym materiale chciałem właśnie wam pokazać cheaterów z TPD, który spotykałem. Jeden Jay, który no nie był aż tak subtelny, dał sobie troszeczkę speeda. Ewidentny wallhack, będzie to bardzo uważalne po tym, jak się pozycjonuje na lupach. Drugi, już troszkę mniej, jest nadal speeda, kiedy nie widziałem, czy coś. Ale potem pokaże się na końcu, ewident, że to jest cheater. I co ciekawe, to był mój pierwszy dzień, pierwszy mecz Win Streak Pig. Aktualnie na streamach robię Win Streak Pig. Jak sobie zobaczyć, zapraszam nas na streamy. No i co, tyle chyba ze wstępu. Mówię, jestem też właśnie ciekawy waszej opinii, czy to spotyka się o sobie więcej czterów, bo mówię, gdzieś poza na streama, którzy coś tam gadają o czterach, tutaj coś też, ja też spotykam sobie więcej czterów, więc jestem sobie ciekaw. Jak wygląda to u was, czy faktycznie może nie macie jakieś trudniejsze mecze coś, bo też nie będę ukrywał, że czasami to może być trudne do wykrycia. Ja zawsze właśnie poddaję to taki, wiecie, znak zapytania, że na pewno, że jest koleś liter, nie chcę kogoś jakby osądzać od razu, co nie? Chociaż przyznam, że parzą nam teraz 14 tysięcy godzin, jestem w stanie zauważyć, że coś jest off, coś jest nie tak. Ale generalnie zawsze właśnie podaję to taki znak zapytania, czy na pewno, czy może już nie waliuje, czy coś w tym stylu, no bo mogę też po sumie skiliszu, prawda? Nie zawsze mogę faktycznie stwierdzić czarno-białym, prawda? No i co? Tyle ze wstępu. Zapraszam was na Twitcha, link w opisie. Mówię, ogrywam Win Streak Pig, więc zapraszam. A dzisiaj dwóch cheaterów subtelnych, choć jeden troszkę mniej jest subtelny, ale jednak. Więc no, zapraszam. Rana Sida. Na przykład na tej mapie Bama by się nie przydał raczej zbytnio. Raczej. Chociaż w sumie. W tym momencie by szybciej zamknął lupę. Tak mało palet. Okej, to mam surwa. Tu mam niespodziankę. Noooo! A mnie to denerwuje. Nie rozumiem czemu. To można jakieś naprawić. Ale... Dash Pig ma coś takiego, że jeżeli surf jest szybszy, to w sumie kanceluje ci moc. Nie wykonuje ataku. Na pewno ja mógłbym zamknąć Jungle Gyma, co nie? Tym bambomem. Albo na przykład Shaka. Outy by mógł zamknąć. Oj, się ja widzę, bam wali potencjalnie. Ej, że ta kropka wybucha. Prawie. Hej, skinował 2,5 minuty. Może jaka jest? Się dupie. Nie wiem czemu, ale dupie liczby. Patrzę jeszcze. Niestety zwiększali to do 3. Ale potem livernęli do hipu z powrotem. Masz addon na minus 20 sekund. Pięć, jak się wydaje.
Tam nie zostawił? No idealnie gra. Ten dodaje się 180 sekund. To jest aktualne? Też po co coś dupie. Nie ma i 3,5 minut chyba. Może to było 210 sekund i ja po prostu mylę w minutach. A nie dupie. Nie, wrażenie, że 3 minuty jest bardzo dużo czasu. Że za dużo nawet. Nie, no dobrze mówię, chyba jak już widzę. Mhm. Na PTB było 180 sekund, a teraz 150. Czyli 2,5 minuty. Ej, ten check do Hannibal Hakura. On gra to idealnie. Odpowiada każdego mojego tego. Zostawiam go. Ej, Piotrek, masz jeden addon na skrócenie o 20 sekund. Bo nawet nie trzymać tak spotów, a auto odbiega. Wiesz, co chodzi? On ma za dużo dystansu nawet. O, na to zginął. Potrapa. Nie ma trapa? Jak nie ma trapa? Rozdać to po tym tego? No tak, czemu nie? Nie, coś z podejrzenia moje z busa, że Jake jest na Anonymous Mode, co nie? Ale on gra zbyt idealnie tego Jungle Gyma i tutaj potem siano. Samo środek. Normalnie się ustawiasz, jakieś check spoty robisz, masz jakiś czas reakcji, co nie? On dokładnie widział, kiedy ja cofałem. I dzięki temu miał bardzo dużo dystansu na tym Jungle Gymie. Więc albo musiał, nie wiem, złapać Pana Boga za kostki, albo wallhack. Podoszły nawet różnica, jakby na przykład jak gram na jakieś, nie wiem, homplera, nazwijmy to, co nie? Że oni trzymają check spoty. Trzymają jakieś dobre spoty i okej. Okay, ustawiają się bezpiecznie. I też ich nie dogonisz, ale nie mają aż tyle dystansu, co nie? Tutaj nie miałem kompletnie dystansu do niego. Bez stanowienia się, wiecie. Dzień, jaki kierunek.
Weźmy go jeszcze w obroty. Bo też nie wiem, czy on nie ma takiego speeda. Wydaje się on trochę szybszy, nie wiem czemu. A to już mogę, możemy się mylić. A to jest dopiero kratnicy nowego. Zdążył jakkolwiek to mógł nie widzieć mnie przez siano. No on się już tutaj ustawia, no kto tak gra? No on tutaj jest! Kto tak gra normalnie? No powiedz mi! No powiedz mi, kto tak gra normalnie? Mam więc speeda? Też mi się wydaje, że mam więc speeda, ale... U mnie chodzi o wallhacka. Mnie coś tak pozycjonuje. Patrz, teraz cofnę, on już idealnie odpowie i tam jest. No patrz na niego. No bro. Ale też mi wydaje, że na speeda. No zobacz, jak wolno go doganiam. Cheater? A, możesz przesywać. To jest ewidentny cheater. No bro, zobacz, jak daleko jest w pewnej palecie. A ja mam jeszcze brutala. A, tu jest. Dobra, to mnie załatwił teraz. Tutaj pasidów mnie porobił, GG. Kurde gra! O, fuck me. Miałem wszystko zboostowane. Nie, jakoś miał takiego speedy na pewno i wallhacka. Samkę. Byłem blisko, Gas Heaven. Coś chyba bam bam przyda na maina. Odbieg od razu. Więc retencja jest potrzebna. Wait. A, szedłem hita chyba został. Ale w sumie, chodzi on biegnie. To jest pata? Nie, to jest hit. Thank you.
No ty miał to ja dolny mógłbym skowej próbować. Zapniam. Za bardzo tego speeda brakuje. Zapiam slide. Oh my god, jest to czołem. Musiał mi dobrać mapę pierwszą dzisiaj, co? Jakiś cast heaven. Being quiet, Kate. No daj mi więcej tej palet na mapie, powiedz mi. No, więcej palet potrzebuję, ewidentnie. Jeżeli będę przez te palety przebijał dzisiaj 20 lat. Tak, że ja nawet nie mam jakichś genów blisko siebie. Na sposób jakiś Trigen najwyżej, ale to jest śmiech, a nie Trigen. To jest kolejna paleta z LTL-em. Oh my god! RNG dzisiaj to jest tragedia. Nie mogę śmigać na jakiegoś bidera, żeby mieć szpulet na krzyż. Niespodzianka. Zobaczcie na gano zbyt w filmu Science Fiction. Proszę CGI ma to co. What? Come on, Pida. Sweet. Oh. Oh. Okay. Yeah. One life I'll use. Come here, speed up. Muszę przewidziałem. Też jest taka opcja. Thank you.
Myślę, że nie ma jakieś, nie wiem, przyjane w kończeniu. Fajt obok mnie. Właśnie tu słyszałem coś. No jak skopnimy to? A w delikat? Chodźmy ostatni. Nie wierzę, że się pęknie da. Ładny mecz odrobiony. Patrząc, że potencjalnie to mogło być też, którzy zamiast pięcenia genów chcieli po prostu nie denerwować, to tam jest mi też żaden mecz. A mi coś z tym Dwightem śmierdzi. Przez długi czas naprawdę było tak spokojnie, mam wrażenie. Dostałem wrażenie właśnie, a przynajmniej raz na tydzień jest coś, co jest trochę podejrzane, że taki nie jest to oczywisty cheater, ale wiesz, tak lekko, co nie? Tylko wczoraj mieliśmy w sumie Jake'a takiego, bo ewidentnie miał speedhacka i wallhacka. Z tej pozycji.
Poznałem odpowiedź na moje pytanie. Więc tu też został Shiton. Bruch. A sprzedam wam jeszcze bonus w postaci myszyków Rafe'a, aż w sytuacji, gdzie cheater posądził mnie o cheaty. Tylko skaszony tutaj jest? Nie za szybki jesteś? Tutaj jako gracz w Rafe'a od razu pali mi się lampka, ponieważ jeżeli wychodzimy z niewidki ze Swift Huntem, czyli szybszym wychodzeniem z niewidki, mamy go na launch attack od razu po speed boostie, natomiast tutaj tego kompletnie nie było. To była jakaś drama. Co musiało dać mu jakiś dodatkowy speed. Jako to kanie? Ej, no bez kapy. Fuck? Ops, gra Middle of Man, znaczy Middle of Man. Made for this, but made for this. Zobacz, jaki jest dystans pomiędzy mną a Adamem? Ale już jestem CBT. Zobacz, miał o wiele więcej dystansu. Cringe. Lubię, jak teraz to oglądam, to mnie bawi. Koleś robił slalomy, a mimo to ledwo co go dogoniłem na tym launch attacku. Nice wall hack. Next time don't distort a crow? Czekaj, to dobrze napisałem? Jest to. Good luck next. To mnie śmiesznie by się okazało, gdyby faktycznie się okazał tego speed hackerem. Jeszcze mnie by poszło na wallhacka. No i w sumie śmiesznie wyszło, że w sumie miał tego speed hacka. Więc taki w sumie nieudolny Dwight, który speed hackował. I jeszcze mnie poszło na cheaty. Oj, są ludzie, różni agenci na tym świecie. Anyway, to jest materiał, guys. Jeszcze was zapraszam do Twitcha. Jeszcze raz zapraszam na Mystery Pig. No i co? Do następnego.